Ostatnio w Akademii Tańca. Akademia Tańca pierwszy raz bierze udział w zawodach i teraz walczy o zwycięstwo. Jesteśmy w finale tych zawodów. Kiedy zawody się skończą, chcę być tylko z kapelą. To jest tak, jakby mówił, że opuszcza mnie. Przepraszam, co ty tu robisz? To jest zamknięta próba. Tak, ale chyba nie dla jurora międzynarodowych zawodów. Lucien powrócił. Jeśli Lucien jest jurorem, Akademia przegra międzynarodowe zawody. Nie możesz tu być. Natychmiast masz stąd wyjść. Dobra, pójdę sobie sprawdzić sędziowską tabelkę. To jest ostatni dzień międzynarodowych zawodów. My kontra Szwecja. I nagle dowiadujemy się, że Lucien jest jurorem. Ćwiczcie. Okay. Wykorzystajcie czas, zaraz wracam. Chcę porozmawiać z komisją zawodów i opowiedzieć o naszej zawikłanej historii z Lucienem. Myślę, że po tym komisja go wykluczy. Akademia Tańca. Jestem w sali pomarańczy i trochę tak we własnym tempie ćwiczę do finałowego układu. Kiedy wszedł tu James, próbowałam zachować własną przestrzeń. Nie wiem, czy jestem gotowa do rozmowy z nim. Riley, wiesz, szukałem cię wszędzie. Tu jestem. No tak, teraz to wiem. Czy coś się dzieje? Ja wiem, że James bardzo chce mojego błogosławieństwa, bo chciałby dołączyć do kapeli, ale wszystko tak dobrze się układało. Nie chciałabym tego zmieniać. Myślałam o tym, co mówiłeś. I nie chcę ingerować w twój wybór między kapelą a tańcem, jeśli tego chcesz. Ale między nami układało się tak dobrze i w zespole tak samo. A teraz to się zmieni. Tak, coś ci przyniosłem. Co? To ze szczytu góry. To źródlana woda? Tak, to woda źródlana. Kiedy James przyniósł mi tę wodę ze szczytu góry, przypomniałam sobie tamte czasy, gdy przygotowywaliśmy się do konkursów i jak inaczej wtedy było. Riley, wszystko się zmieni. Ale nie możemy się wkurzać. Może zmieni się na lepsze. Rozumiem, co James próbuje powiedzieć. Już się wszystko bardzo zmieniło. Ale to, że jeszcze coś się zmieni, nie musi wcale oznaczać, że będzie gorzej. Masz rację. Ciekawe, gdzie będziemy, kiedy następnym razem da mi wodę ze szczytu góry. Śledziłem te zawody w internecie i zobaczyłem, że Lucien jest jurorem. Po tym, jak potraktował mnie, nie pozwolę, by to samo zrobił z Akademią Tańca. Giselle, hej! Chciałem cię przeprosić. Mogę wynagrodzić wszystko, co ci zrobiłem. Nigdy ci nie zaufam, nie rozumiesz? Niepotrzebnie Giselle, tu przyleciałeś. Giselle, musisz mnie... Jedź do domu! Kiedy Giselle mnie spławiła, poczułem się dotknięty, ale nadal jestem zdeterminowany. Wiem, że to, co mam, może im pomóc i chcę to zrobić dla niej. Witam, jestem jurorem tych zawodów. Wiecie, co może być lepsze? Nic. O, miętówki. To jest absurd. On był nie. właścicielem Akademii nie. Tańca. To nie może być jurorem. Nie będzie dyskwalifikowany. Ale to jest niedopuszczalne. Jest jurorem. Koniec, kropka. Patrzyłam, jak panna Kate dyskutuje z jurorką i wtedy dostałam maila z załączonym filmikiem. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
Kto to przysłał? Powtarzam jeszcze raz! Daniel! Pan jest jurorem i tak już został! Panu Kate! Panu Kate! Panu Kate! Proszę spojrzeć na to! Kiedy zobaczyłam ten filmik, byłam w siódmym niebie, bo wiedziałam, że dopadliśmy Luciena. No i proszę, proszę! Oto jest dowód. No i mamy Luciena. Muszę to pokazać szwedzkiemu trenerowi. Proszę spojrzeć. Co to jest? To Lucien. No dobrze, powtórzmy teraz plan. Co zrobimy? Zniszczymy Akademię Tańca. Co teraz zrobimy? Zniszczymy Akademię. Zniszczymy. Zrozumiałeś. Nagrywałem Luciena, kiedy mówił, w jaki sposób chce zniszczyć Akademię. Czekałem tylko na okazję, żeby to wykorzystać. To jest obrzydliwe i nieprofesjonalne. On powinien być poddany szczegółowej kontroli. Jestem szczęśliwa! Brak mi słów, brak mi słów! Kate, przepraszam. Dziękujemy? Lucien będzie usunięty natychmiast. Dobrze. Chwilę, mogę przy tym być? Daniel zniszczył naszą przyjaźń. Próbował zniszczyć nasz zespół, a teraz przysłał maila, który nas uratował? Może dla każdego jest nadzieja. Zero. Zero. Już to pokazywaliście. Nie robi już większego wrażenia. To jest najlepsza chwila w życiu. Lucien? Cześć. Cześć. Pewne nagranie dowodzi, że chciałeś zniszczyć Akademię Tańca. Co? Co masz do powiedzenia w tej sprawie? To oszustwo. Nagranie jest nieprawdziwe. Już dosyć. To nieprawda. Wystarczy, wystarczy, dość. To jest... Panowie? To jakiś absurd. To jest nieprawda. Wszystko nieprawda, ludzie. Kate, ty... Widok Luciena, usuwanego ze swojego miejsca, to najlepsze uczucie w życiu. Jestem po prostu szczęśliwa. Witamy w finałowym dniu rywalizacji tu, w Miami, w miejscu rozgrywania międzynarodowych zawodów tańca doskonałego. Sztokholmski Teatr Tańca kontra Akademia Tańca. Będzie jeszcze coś więcej, prawda? No jasne. A te zespoły walczyły zaciekle, żeby tu być. Mieli zawiązane oczy, wirowali jak bąki, mieli nieznaną muzykę. Wszystko dla tej chwili. To finałowa dwójka. Nasz układ finałowy polega na tym, że wszyscy jesteśmy marionetkami, które są kontrolowane przez Westa. On jest naszym panem. Tak daleko dotarliśmy. Dajemy z siebie wszystko. To jest niesamowite uczucie. Przeszłam po tej całej podróży z Akademią Tańca. Czuję, że zasłużyłam na tę chwilę. Tańczę teraz w finale międzynarodowych zawodów. Spełnia się marzenie z dzieciństwa. Tak ciężko pracowałam. Cały zespół ciężko pracował. A ja naprawdę kocham tańczyć. I udział w finałowej rundzie międzynarodowych zawodów to bardzo emocjonujący moment. Wiem, że kilkoro z nich nie wróci już w przyszłym roku, więc jest mi bardzo miło patrzeć, jak tańczą razem ostatni raz.
ratunku. Ashley, to dopiero był występ. O tak, Akademia Tańca weszła na scenę i zatrzęsła nią. Oni naprawdę dali czadu. Tak, Sztokholm czeka arcytrudne zadanie. Taniec Szwecji jest po prostu piękny. Myśl przewodnia zapiera dech. Są nordyccy bogowie i wyglądają tak ulotnie. To jest naprawdę mocne. Szwecja zdecydowanie jest najsilniejszym rywalem, z jakim się mierzyliśmy. Przeraża mnie tutaj jeszcze coś. Szwecja ma nadal 5 punktów w zapasie. Na początku było 160 zespołów i co, Ashley? A teraz zobaczyliśmy już wszystkie tańce. Jak to się dalej potoczy? Zespoły były niesamowite, ale Akademia podjęła więcej twórczego ryzyka i może uzyskać przewagę. Ale nie zapominaj, że Szwecja ma 5-punktową premię. Denerwuję się. Nie wyobrażam sobie, jak czują się teraz ci tancerzy. A jurorzy podjęli już decyzję, a więc o tym, kto zwyciężył w tym turnieju, dowiemy się już za kilka chwil. Tylko na to pracowaliśmy i w końcu to mamy. Nigdy w życiu nie byłam tak zdenerwowana. Jurorzy podliczyli punkty i oto ostateczne wyniki. Akademia Tańca uzyskała 97 punktów, a Sztokholmski Teatr Tańca 92 punkty. Po doliczeniu punktów premiowych mamy remis. Jakie mogą być szanse, żeby doszło tutaj do remisu? Po raz pierwszy w historii zwycięzcę międzynarodowych zawodów wyłonimy w tie-breaku. Aż nie mogę w to uwierzyć. Jestem strasznie podekscytowana, bo to dodatkowy taniec. Czak, jakie teraz będą zasady? To niewiarygodne, ale teraz zgodnie z zasadami czekają nas duety. A więc, żeby rozwiązać zagadkę znaną jako międzynarodowe zawody, trzeba zdać się na dwóch tancerzy z każdej drużyny. Ależ to jest ekscytujące. Wszystko zależy od was. Jesteście gotowi? Tak. Tak, teraz już wszystko zależy ode mnie i Jamesa. Żadnej presji. No cóż, Ashley, pamiętasz wszystkie tańce, które widzieliśmy w ciągu tygodnia? Wszystkie dramaty z tym związane, wszystkie ekscytujące chwile, to wszystko, tak? To wyrzuć to przez okno. Zaczynamy wszystko jeszcze raz. To będzie nowa gra, że tak powiem. O tak. Oczywiście przygotowujemy się na rozstrzygające duety, a to na pewno będzie prawdziwa taneczna uczta. Szwedzki duet jest naprawdę wspaniały. Nie mogę uwierzyć, że musimy się z nimi zmierzyć. Zatańczysz najlepiej?
Tak, zdecydowanie. Tak sobie myślę. Jeśli chcesz dołączyć do kapeli, to pewnie ostatni raz zatańczymy razem. Kiedy myślę o tym wszystkim, co przeszliśmy, wszystko było niesamowite. Naprawdę nie chciałabym, żeby to się skończyło. Riley, wykonamy najlepszy taniec w historii. Zgoda. Skoro to nasz ostatni taniec, to chcę z niego czerpać każdą, nawet pojedynczą chwilę. Widzisz to, Ashley? Owacje na stojąco. No pewnie. To był fenomenalny występ. Nie wiem, jak Akademia Tańca może ich pokonać. Wchodząc na scenę na nasz duet, nagle poczułam coś tak niezwykłego. Byłam ogromnie podekscytowana, że mamy zatańczyć. Jestem gotowy na mój ostatni taniec. Wiem tylko, że musimy dać z siebie maksimum. Duet, do którego razem ułożyliśmy choreografię, ma mówić o magnetyzmie, jaki jest między nami. I nieważne, jak daleko się od siebie oddalimy, zawsze jest coś, co przyciąga nas z powrotem. Próbujemy z tym walczyć, ale nie ma znaczenia, ile walczymy. Zawsze wracamy. Na scenie wyglądają na bardzo zakochanych. Tańczą naprawdę fantastycznie. W Jamesie i Riley jest coś wyjątkowego, a kiedy tańczą razem, to jest czysta magia. Ten duet jest absolutnie urzekający. I nieważne, czy jesteś z naszej drużyny, czy nie, ten taniec porusza. Ten taniec wzbudza ogromne emocje. Cały zespół to czuje. Wszystko, co doprowadziło nas tutaj, było takie niesamowite i będzie niezapomniane. Tańczę z Jamesem ostatni raz. Wiele różnych rzeczy czuję w tej chwili. Szczęście i wielką radość i olbrzymią ekscytację tym, że jestem z nim, ale jednocześnie serce mi pęka, bo to ostatni raz. Już więcej tego nie poczujemy. Naprawdę nie chciałabym się z tym żegnać. Cóż to za układ? Nigdy nie widziałam, żeby dwoje tancerzy było aż tak połączonych. Naprawdę brak mi słów. Zupełnie zaparło mi dech. Bez wątpienia tak. Nie wyobrażam sobie, co czują tancerze czekający na ostateczny werdykt. Kto wygrał międzynarodowe zawody? A słyszymy, że ostateczne wyniki pojawią się już lada chwila. Panie i panowie, zwycięzcą tegorocznych międzynarodowych zawodów tańca doskonałego jest... Studio Akademia Tańca! Akademia Tańca to pierwszy raz w historii tych zawodów wygrywa zespół, który nie zasmakował jeszcze nigdy tej rywalizacji. To jest niesamowite. Przez cały tydzień byli tymi słabszymi, ale już słabszymi nie są. Są numerem jeden międzynarodowych zawodów. Coś takiego czekałam całe swoje życie. To właśnie cel, po który zawsze sięgałam. A teraz jest tutaj. Nareszcie go osiągnęliśmy. Istne szaleństwo. No i udało się! Słyszycie, udało się!
Nigdy nie byłem aż tak podekscytowany. Nie myślałem, że przejdziemy konkurs regionalny, a teraz mistrzostwo. Nawet nie wiem, co teraz powiedzieć. Możecie w to uwierzyć? Jesteśmy teraz mistrzami świata. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Dokonałam tego z moją rodziną. Dokonałam tego z moim chłopakiem. To jest... to fantastyczne uczucie. Wygraliśmy razem, mój zespół i ja. I to jest coś, czego nie zapomnimy. Nawet w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałam sobie, że może tak być. A teraz proszę, Akademia Tańca wygrywa te zawody. Wiesz, Riley, myślałem właśnie o czymś. Zdobyliśmy już wszystko. Co będzie teraz? Powiem szczerze, chyba pierwszy raz w moim życiu naprawdę nie wiem. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie Urszula Szafrańska. Dialogi polskie Marek Kreisler. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak-Masica. Wystąpili Zuzanna Galia, Julia Kunikowska, Lidia Sadowa, Julia Hatys, Natalia Jankiewicz, Magdalena Karel, Julia Jędrzejewska, Józef Pawłowski, Krzysztof Czapliński, Karol Osentowski, Maksymilian Bogumił, Rafał Fudalej i inni.